Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo punktualnie wybiła 10:00. Witamy Was na kolejnej Konkret Kawie. Ja dzisiaj nadaję z takiego zupełnie innego miejsca, z Wrocławskiego Instytutu Kulturalnego, który pozdrawiam serdecznie i dziękuję za gościnę. Dzisiaj naszym gościem jest Mateusz Jabłonowski, który jest trenerem, doradcą, konsultantem, ale przede wszystkim praktykiem employee brandingu. Już z 10-letnim stażem. Jest to doświadczenie głównie w branży IT, takich marek jak na przykład Allegro. Aktualnie Mateusz pracuje jako freelancer, więc wszyscy, którzy chcą go zaprosić do współpracy, to mają zielone światło. Mateusz też jest współautorem książki, którą mam tu przed sobą, będę się posługiwać. Gorąco ją Wam polecam, bo ja ją przez weekend przeczytałam. Współautorem razem z Edytą Sander wydali książkę Employer Branding, praktyczny podręcznik i podpisuje się tutaj naprawdę pod tym, że jest bardzo praktyczny, dużo narzędzi, dużo odpowiedzi na pytania, dużo case'ów, więc polecam Wam gorąco. Dobrze, zrobiłam Ci dobry PR, Mateusz, na początek. Tak. I lokowanie produktu też idealne, także dziękuję Ci bardzo. Wykorzystałam na to 1,5 minuty. Coś byś dodał do tego przedstawienia? Myślę, że wszystko już naprawdę ujęłaś, także dziękuję i też dzień dobry wszystkim. Także witam ja też rzeczywiście przy kawie. Nie wiem, jak ty, Sylwia, czy też taką realną kawę. Okej, czyli tak jak należy. Okay. Tak. Słuchajcie, konkret kawa, więc konkretne pytania. Są pewno wśród nas osoby, które na co dzień pracują w employee brandingu. Są takie, które coś tam wiedzą i takie, które zupełnie nic nie wiedzą. Więc Mateusz, gdybyś miał taką swoją definicję employer brandingu, co to takiego jest? Mm-hmm. Właśnie tak się zawsze śmieję, że utarła się też taka definicja na rynku, że employer branding to jest kreowanie takiego wizerunku firmy jako pracodawcy z wyboru. I ja trochę zawsze to nie tyle odwracam, co lekko przeinaczam. Bo oczywiście część, dużo prawdy w tym jest, ale to, co ja zawsze powtarzam, że warto sobie jako pierwszą rzecz uświadomić, że nie ma idealnych pracodawców dla wszystkich, są tylko idealni pracodawcy dla po prostu poszczególnych osób, bo każdy ma inne preferencje, inne potrzeby, innych rzeczy oczekuje też. Więc employer branding według takiej mojej definicji, nie jakoś tak mocno ustrukturyzowanej i ułożonej, to jest oczywiście kreowanie i projektowanie, wdrażanie działań, narzędzi, projektów, które mają na celu promowanie i pokazywanie firmy jako pracodawcy, czyli kreowanie właśnie tego wizerunku firmy jako miejsca pracy, ale też to, co ja zawsze lubię właśnie powtarzać, że employer branding według mnie to jest też dawanie odpowiedzi naszym potencjalnym kandydatom, czy nasza firma, którą promujemy, to jest miejsce dla nich. I jakby właśnie dlatego to lubię, bo tak jak tytuł dzisiejszego spotkania, koniec końców chodzi o prawdę i też o to, żebyśmy pokazywali tak, jak jest i starali się dotrzeć właśnie do tych, dla których rzeczywiście jesteśmy w stanie coś zaoferować i których oczekiwania jesteśmy w stanie spełnić. Więc ja bym podkreślił to zdanie, że to jest employer branding, to jest właśnie dawanie ludziom odpowiedzi na to, czy miejsce pracy, które reprezentujemy, to jest organizacja, w której oni mogą się rozwijać, zdobywać kompetencje, dobrze się czuć. Okej. Trochę jest tak, i każdy z nas pewno w głowie ma jakieś takie doświadczenie albo słyszał o tym, że ten employer branding spowodował, że ktoś zatrudnił się w organizacji, myśląc, że tam są właśnie wszystko pomalowane, trawa pomalowana na zielono i jest owocowe czwartki, tudzież wszystkie benefity, jakich możemy sobie wyobrażać, jak jest cudownie, po czym rzeczywistość zupełnie jest inna i mija się z prawdą. Co robić według Ciebie właśnie, żeby uniknąć tego, no bo mamy taką tendencję, żeby wiedząc, jak trudno jest na rynku pracy, szczególnie w branży IT, to żeby kolorować pewne rzeczy i podkręcać, które rzeczywiście w organizacji w ogóle ich nie ma. Jak sobie radzić właśnie z tym niepodkręcaniem? Okej. Jakby z moich doświadczeń i też obserwacji wynika, że zazwyczaj takie oczekiwanie właśnie, żeby mówić, jakby żeby też podkręcać to, co mamy, żeby jakąś rzecz, projekt, który mamy w organizacji,
po prostu wypromować jako coś takiego naprawdę super, mimo że może to trochę w organizacji wygląda inaczej. To z moich obserwacji, doświadczeń wynika, że to jest zazwyczaj oczekiwanie też zarządów i managementu. I ja bym trochę powiedział, że bo oczywiście nie możemy też mówić, jakby naszą rolą też nie jest jakby budowanie jakiegoś negatywnego wizerunku firmy, a wiadomo, że też różnie w firmach się różne rzeczy się dzieją, jakby są okresy lepsze, są okresy gorsze. Natomiast no jakby ja zawsze mówię, że najważniejsze jest pokazywanie prawdy. No właśnie też po to, żeby też ktoś wiedział, czego ma oczekiwać przychodząc do nas i żeby się nie rozczarował i żeby po prostu nie było tak, że zatrudnimy kogoś po 2 tygodniach czy miesiącu, on zrezygnuje, no bo też trzeba mieć świadomość, że to są ogromne koszty, których organizacje nie liczą, bo rzadko liczymy czas rekrutacji, koszt rekrutacji, koszt wdrożenia pracownika, natomiast to są naprawdę ogromne koszty. Ja bym właśnie zaczął od tego, że trochę taką naszą rolą jest też edukacja, czy w zależności oczywiście od struktury firmy, czy naszych menadżerów, czy zarządu firmy, właśnie też taka edukacja, że no jakby najważniejsze jest pokazywanie tego, jacy rzeczywiście jesteśmy. I jakby nie chodzi o to, żeby wszyscy na rynku myśleli, że u nas jest super i żeby każdy nas lubił, bo już używając takiego kolokwializmu, że też nie jesteśmy jak zupa pomidorowa, że każdy musi nas lubić, ale żeby no właśnie pokazywać tak, jak rzeczywiście jest, pokazywać te rzeczy, które są. Jeżeli coś nie działa, to też się do tego przyznawać i też nie zakopywać tych rzeczy pod dywan. No bo de facto tak naprawdę tylko dzięki temu będziemy w stanie też jakoś tak długofalowo wpływać na to, czy w naszej organizacji będą pracownicy, czy ta rotacja będzie mniejsza, czy ona będzie właśnie wysoka, bo będziemy obiecywać ludziom jedną rzecz, a gdzieś to się zupełnie będzie mijać z tym, co rzeczywiście proponujemy. Okej, czyli słyszę, że edukacja, taka cały czas edukacja wewnątrz też, czym jest ten employer branding, ale też to, co ja wyczytałam w tej książce waszej, to jest strategia, że employer branding to nie są ad hocowe, szybkie działania, oczywiście takie też się zdarzają, bo żyjemy w zmianie, ale że też jakby za tym stoi jakaś strategia. I po co jest ta strategia? Jak się ją robi? Tak, no i strategia jest głównie po to moim zdaniem, bo jakby te strategie w employer brandingu są różne i różnie też różne strategie organizacje potrzebują. Czasem potrzebujemy takiej naprawdę sporej strategii, gdzie robimy badania pracowników, gdzie zapraszamy interesariuszy z różnych grup docelowych, żeby nam powiedzieli, czego oni oczekują, czego osoby też w ich specjalizacji szukają, jakie mają potrzeby i robimy taką naprawdę dużą strategię, która opisuje naszą organizację jako miejsce pracy, a czasem jak dla mnie strategia to jest też po prostu roadmapa działań i roadmapa takich projektów, które możemy wdrożyć. I ja bym tutaj powiedział o dwóch takich rzeczach, bo z jednej strony to, co też zawsze się powtarza, że employer branding to jest maraton, nie sprint. I to jest jedno takie powiedzenie, które jakby ja już słyszałem je wiele razy, ale pamiętam, że jak usłyszałem pierwszy raz, to miałem takie tak, rzeczywiście wow. To pasuje i rzeczywiście to jest to, bo często w employer brandingu spotykamy się z tym, myślę, że każdy, kto robi jakieś działania employer brandingowe, z tym się spotkał, że nasi czy menadżerowie, czy właśnie zarządy oczekują efektu tu i teraz, czyli wdrożymy jakąś kampanię, czy jakiś projekt, jakieś działanie i właściwie oczekiwanie jest takie, że zatrudnimy z tego jednego działania nie wiem, 20 kandydatów, tak, czy tam iluś kandydatów, albo nie wiem, że zrobimy jakieś jedno działanie i że przyniesie to nam 100 aplikacji. I trochę zapominamy też w tym wszystkim o tym, o tej drugiej stronie, że oczywiście my możemy robić super rzeczy, jeżeli mamy budżety, jeżeli mamy zasoby, jeżeli po prostu mamy takie możliwości, to możemy zrobić taką kampanię, że każdy w Polsce usłyszy o tym o nas jako miejscu pracy. Przepraszam, pies. Pies też usłyszał. Tak, sekundę, może sobie dam tylko na to, żeby... Okej, chyba się już wyszczekał.
Czekamy na Mateusza. Tak, jest. Przepraszam, ale to są uroki pracy właśnie z domu. Ale możesz mówić, to jest w tle, my to słyszymy, ale słyszymy okay. też ciebie. No i trochę właśnie zapominamy o tej, bo tak jak właśnie powiedziałem, że jeżeli mamy takie możliwości, to możemy zrobić takie działania, o których jakby usłyszy każdy, ale zapominamy o tej drugiej stronie, czyli o tej stronie, że po drugiej stronie jest człowiek, który ma podjąć tą decyzję, czy on w tym momencie chce zmienić pracę i podjąć tą decyzję, że nawet jeżeli on uważa, że my jesteśmy super miejscem pracy, no to czy to też jest czas na zmianę dla niego. I ja właśnie też w książce też trochę o tym mówię, znowu trochę takie kolokwialne, ale też lubię to powiedzenie, że jakby musimy też pamiętać o tym, że decyzja o zmianie pracy to nie jest wizyta w piekarni, to znaczy to nie jest tak, że wchodzimy i właściwie to kilka sekund później już podejmujemy decyzję zakupową i wychodzimy już mając to, co potrzebujemy i dokonując tej decyzji zakupowej, że decyzja o zmianie pracy, szczególnie w takich czasach, jakie mamy teraz, gdzie jakby naprawdę ludzie coraz częściej boją się o jakąś taką stabilność, nie tylko finansową, ale właśnie i zawodową, bo różne rzeczy się dzieją na rynku, czy polskim, czy w ogóle światowym. Różne też po prostu, no wiemy, jakby rzeczy związane z ekonomią, z geopolityką się dzieją w naszym regionie. A z drugiej strony właśnie chcemy oczekiwać od tego, że nasi potencjalni kandydaci będą tą decyzję podejmować tu i teraz, że jakby zobaczyłem super kampanię, aplikuję od razu, niezależnie od tego, czy jestem, nie wiem, w środku jakiegoś projektu, który też jest fajny u innego pracodawcy, czy nie wiem, czy w środku jakiegoś ważnego wydarzenia rodzinnego, typu, nie wiem, narodziny dziecka, nie wiem, zakup mieszkania, domu, jakby cokolwiek innego. No i myślę, że właśnie o tej perspektywie musimy zawsze pamiętać, czyli o tej drugiej, o tej perspektywie kandydata, tej naszej grupy docelowej. Tak, i że nie szybko, teraz tak cię trochę wyrwę, ale może nie znajdziemy teraz, ale może nasi słuchacze znajdą, bo skoro ten proces rekrutacyjny nie jest zakupami w piekarni i w ogóle super, że nam się pojawiła kolejna metafora w czasie naszych kaw, to czym jest, jaką inną metaforę można znaleźć? Jeżeli to nie jest czy to jest zakup domu, czy to jest aż taka decyzja, czy to jest w ogóle jakby zupełnie innej metafory byś użył? Mhm. No ja myślę, że można by to porównać trochę do, no jakby szczególnie właśnie w obecnych czasach, gdzie rzeczywiście ludzie naprawdę się zastanawiają przed zmianą pracy, analizują różne rzeczy, mają też dostęp do, to co jest ważne, mają też dostęp do informacji i też dostęp do dużo możliwości wyboru, tak? Jakby mamy dostęp do globalnego rynku pracy, właściwie to możemy pracować z Polski, nie tylko dla firm polskich, ale i europejskich i nie wiem, i tych z oceanu i w ogóle jakby nie musimy się wiązać koniecznie też z miejscem, w którym jesteśmy, więc no ja bym to porównał do jakiegoś właśnie zakupu, no możemy powiedzieć zakupu domu, bo to rzeczywiście wtedy już robisz jakiś research, wybierasz z jakichś ofert. Odwiedzasz. Tak, odwiedzasz, zastanawiasz się, analizujesz, nie wiem, spisujesz plusy i minusy, porównujesz. Idziesz z całą rodziną, bo rodzina też ma jakiś, jest kontekstem, który jest ważny. Angażujesz właśnie rodzinę, co często no jakby decyzje o zmianie pracy też angażujemy naszych bliskich. Okej, okay, dzięki bardzo. W ogóle bardzo mi się podoba, bo myślenie o tym projektowaniu w ogóle employer brandingu to jest takie identyczne, jak my myślimy o projektowaniu usług, jak słucham ciebie. Czyli są badania właśnie wszystkich interesariuszy, jest jakiś prototyp, jest później testowanie z tymi interesariuszami, więc bardzo podobne. I od razu też mi przychodzi do głowy narzędzie, które zobaczyłam w książce, a które my też na co dzień użytkujemy, czyli ta mapa podróży klienta u nas się nazywa, a u ciebie w książce chyba ścieżka talentu po polsku. I tak jakbyś mógł tylko powiedzieć, bo byście tą ścieżkę rozpisali na takie grube klocki, oczywiście tam w tych klockach później są jakieś podetapy, a jakbyś mógł krótko, bo myślę, że to jest ciekawe jakby o tych kolejnych krokach i że to nie jest tylko ten moment zaczepienia i uzyskania CV, ale ta ścieżka talentu wygląda dużo, dużo, jest dłuższa i większa. Tak, no to właśnie zawsze ja też powtarzam, że projektując działania employer brandingowe powinniśmy to robić na bazie właśnie takiej ścieżki, żeby też mieć świadomość, że są różne etapy,
tej znajomości naszego kandydata potencjalnego z naszą marką i zaangażowania z nią. I tak zaczynamy po prostu od fazy awareness, gdzie budujemy jakąś świadomość o tym, że po prostu nasza firma istnieje, że zatrudnia ludzi w takiej specjalizacji, że może nie wiem, w takim mieście, że w ogóle nie wiem, na takim rynku, jakby kim jest ta firma, jakie to są, nie wiem, jakie mamy produkty, usługi, takie ogólne informacje, które budują jakieś takie właśnie zrozumienie, pojęcie o tym, kim w ogóle jesteśmy i kogo poszukujemy. I to jest właśnie budowanie tej świadomości. No, często właśnie ja też, jak rozpisuję, czy teraz z klientami, czy wcześniej w organizacjach projekty i w przypadku na przykład, nie wiem, takich działań, że klient czy firma wchodzi na jakiś nowy rynek, czy zaczyna zatrudniać jakieś osoby o kwalifikacjach, których wcześniej nie mieli w tej firmie, no to zawsze właśnie zaczynamy od tego, że jakie działania możemy podjąć, żeby w ogóle zbudować taką świadomość. Okej, później dalej, co się dzieje. Tak, i dalej mamy fazę consideration, czyli już jakby gdzie mamy projekty, które mają po prostu zaciekawić tego potencjalnego kandydata, kandydatkę pracą u nas i trochę nakłonić do tego, żeby ta osoba rozważyła, czy może my jesteśmy miejscem pracy dla niej. No i tutaj oczywiście kluczowe jest też, zarówno w tej fazie, jak i w kolejnej, o której za chwilę, zaangażowanie pracowników, bo ja też zawsze powtarzam, że tak naprawdę w dzisiejszych czasach trochę te obietnice, które my składamy z poziomu właśnie firmy, z poziomu też jakichś narzędzi firmowych, kanałów, one nie wystarczą, bo ludziom też potrzebne są dowody i takimi dowodami, najprościej rzecz ujmując, są nasi pracownicy, ich historie, ich jakby doświadczenia, to czym się zajmują, jaką mają oni opinię. I to zarówno właśnie w tej fazie consideration jest kluczowe, jak i w kolejnej, czyli w desire, czyli w tej fazie, gdzie już ten nasz potencjalny kandydat, kandydatka, kiedy oni już wiedzą, że to jest miejsce, w którym ja chcę się spróbować. Jeżeli nie teraz, to za jakiś czas, może teraz nie ma oferty, ale zostanę w kontakcie, będę obserwować albo nie wiem, jeszcze muszę się czegoś poduczyć, jeszcze muszę zdobyć trochę doświadczenia. Natomiast jest to miejsce, w którym ja chcę pracować. Każdy z nas na pewno miał takie miejsce, o którym zawsze myślał, że a może fajnie by było w tej firmie pracować, raz na jakiś czas zerknę, jakie mają oferty. No to jest właśnie taka faza, gdzie my już wiemy, że jeżeli pojawi się dla nas coś ciekawego, czy jeżeli my będziemy gotowi, to chcemy po prostu w tej firmie pracować. No i oczywiście tutaj pod kątem employer brandingu też mamy dużo do zrobienia, bo musimy podsycać utrzymać to zaangażowanie i cały czas też właśnie dawać no, takie te dowody na to, że rzeczywiście takim, a nie innym miejscem pracy jesteśmy. No i kolejnym etapem, o którym też w employer brandingu często zapominamy już, bo skupiamy się na tym, żeby pozyskać tego kandydata, zatrudnić go i tyle. Natomiast no, mamy etap participation, czyli wszystko, co jest związane też z pracownikami, też z zaangażowaniem ich właśnie w promowanie miejsca pracy i w mówienie o tym, jakim miejscem pracy jesteśmy, ale też takie procesy jak onboarding, jak też chociażby nie wiem, programy poleceń, no i inne działania też związane z komunikacją wewnętrzną, która generalnie jakby jest trochę osobnym elementem, ale w employer brandingu też bardzo istotnym. No i ostatni element, o którym już w ogóle myślę, że polskie firmy niestety zapominają, to jest ten parting, czyli to jest odejście i też towarzyszenie zarówno pracownikowi, który od nas odchodzi, ale też utrzymywanie z nim no kontaktu po tym, jak odchodzi, bo naprawdę bardzo mało firm to robi, utrzymuje te relacje z alumnami, a my zapominamy też, że ci alumni to naprawdę często super ambasadorzy naszych firm, bo oni wiedzą, z czym się po prostu praca w naszej organizacji wiąże, jakich ludzi tam można spotkać, jakie są plusy, minusy i też mogą być takim autentycznym przykładem tego, a właśnie jak się w danej firmie pracuje. Okej. Minęło 19 minut, więc powoli będę zmierzać, ale muszę jeszcze jedno pytanie. W ogóle to wszystko jest bardzo interesujące, co mówisz. Ja tylko naprawdę odsyłam do książki, bo to jest dużo o narzędziach też na tych poszczególnych etapach.
też bardzo nieoczywistych, o wydarzeniach, więc polecam bardzo naprawdę książkę. Ale jeszcze takie pytanie, które obiecałam tutaj też zadać, no bo są organizacje i firmy, nie wiem, 30-osobowe, ja jestem teraz właśnie w Wrocławskim Instytucie Kultury, gdzie jest 30 osób i tu jest pani kadrowa, tu nie ma HR-owca, rozbudowanego działu HR i pytanie jest wtedy, gdzie ten employer branding jako kompetencja powinien się znaleźć i kto się powinien w ogóle w firmie tym zająć? To jest bardzo dobre pytanie. Postaram się szybko na to odpowiedzieć. Ja kiedyś zawsze myślałem, że employer branding powinien być w HR-ze, natomiast z latami, jak to doświadczenia sam nabierałem i w różnych organizacjach byłem, czy z różnymi współpracowałem, to jakby to moje zdanie się zmieniało. Jakby obecnie powiem szczerze, że nie jestem w 100% przekonany, czy zawsze employer branding musi być w HR-ze, czy jednak nie w marketingu, głównie dlatego, że korzystamy z tych samych narzędzi, z podobnych projektów, tylko po prostu grupę docelową mamy inną i pozyskujemy, tak samo my w employer brandingu pozyskujemy leady i promujemy, tak samo marketing też pozyskuje leady i promuje, tylko po prostu do innej target grupy. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o takie, też o mniejsze organizacje, kto się powinien tym zajmować, moim zdaniem employer branding jest taką dziedziną, gdzie trzeba po prostu być na bieżąco, dlatego że na rynek pracy, na rynek pracy wpływa bardzo dużo czynników, które się dzieją. Wpływają też czynniki takie, o których wiemy z telewizji, bo to są duże rzeczy, jak właśnie, nie wiem, jakieś geopolityczne, ekonomiczne. Wpływają też mniejsze, o których już trzeba się interesować, żeby wiedzieć, typu, nie wiem, jakaś firma otwiera biuro w naszej lokalizacji, będzie zatrudniać 150 osób i teraz poszukuje ich mocno, jakaś inna firma robi jakąś kampanię, nie wiem, wchodzi jakieś nowe narzędzie, jakiś nowy portal społecznościowy, coś staje się popularne i tak dalej i trzeba po prostu być na bieżąco, trzeba mieć też takie zainteresowanie tym tematem, więc ja bym odpowiedział tak naprawdę na to pytanie, że właśnie w mniejszych organizacjach tym employer brandingiem powinien się zajmować ktoś, kogo to po prostu to ciekawi, kto ma taką chęć też eksploracji, nauki i też bycia właśnie na bieżąco z tym, co się dzieje. Okay. Bo naprawdę to jest taka dziedzina, gdzie wypaść, my to się czasem śmiejemy, że po prostu tutaj wypaść z obiegu i z tego, co się dzieje na rynku na kilka miesięcy, to jest już po prostu tyle się może zmienić, że później można nie nadążyć i już w ogóle stracić też takie poczucie, co jest fajne, co jest potrzebne, co działa. Okej, okay, dzięki Mateusz bardzo. Czas nam mija, więc ostatnie pytanie, które zawsze wszystkim zadaję, naszym gościom i gościniom, to o polecajki takie, jakby jeżeli ktoś właśnie ma tą ciekawość w sobie i chce się rozwijać, to co powinien, co polecasz, żeby przeczytał, posłuchał, czy masz gotowe, czy nam podrzucisz jakby jako komentarz do tego? Znaczy mam na pewno gotowe, na pewno wszystkim polecam społeczność EB Masters, ja też jestem jednym z organizatorów tej społeczności, w ramach tej społeczności jest grupa na Facebooku EB Masters, to my, ale są też wydarzenia EB Masters, na przykład najbliższe też będzie teraz na początku lutego w Warszawie, i to jest takie po prostu od praktyków dla praktyków. Podlinkujemy grupę. Tak, więc to na pewno polecam. Na pewno polecam podcasty, to też jest ich sporo, takie dwa, które teraz mogę też polecić, to są na pewno Owocowe Wtorki Trafita i to jest podcast In Hire. Ten drugi jest taki sfokusowany na rynku IT, który też jest bardzo, bardzo trudnym rynkiem. Dużo działań też takich edukacyjnych i ciekawych robi No Fluff Jobs, to też znowu w IT, ale też tak mocno w tej branży siedzę, więc może trochę dlatego. No i polecam oczywiście naszą książkę, ale też jest kilka innych pozycji książkowych, które tak naprawdę my z Edytą pisząc naszą zawsze traktowaliśmy ją jako trochę takie uzupełnienie, bo nasza jest taka mocno narzędziowa, mocno o tym, co wdrożyć, jak wdrożyć, jakie kolejne kroki podjąć. Natomiast no, na pewno też jest sporo takich pozycji,
jak chociażby książka Zyty Machnickiej, książka Ani Macnar, Maji Gojtowskiej, czy też Olgi Żółkiewicz o Agile HR. Też takich książek, które mocno strukturyzują samą teorię, właśnie mówią o tym, jak wprowadzić strategię, na co zwrócić uwagę, o różnych aspektach też właśnie takich około strategicznych i planowania też tych działań. Okej, okay, to postaramy się podlinkować, jak możesz nam wysłać albo sam wrzucić tytuły, bo nieraz jednak tytuły ludziom bardziej w głowie. Wiem, że jest employer branding po polsku, ale nie wiem, jakiego to jest autora. Tak, to też jest to Uli Zając też książka. Tak, jeszcze. Więc jest też employer branding i agile, coś takiego jakby w połączeniu. Tak, to właśnie Olgi, tak. Jest trochę tych pozycji, ja tak nazwiskami, tak. Bo szczerze powiedziawszy, bardziej kojarzę po nazwiskach niż po tytułach, tak, ale... Okej. To na pewno podlinkujemy. Bardzo dziękujemy Ci bardzo, bardzo za to spotkanie. Was zapraszamy na to, żeby oglądać, bo następny gość jest równie ciekawy, a już mamy dwóch kolejnych zakontraktowanych i są zupełnie inni. Ja mam taką chętkę jeszcze, Mateusz, żeby z Tobą kiedyś pogadać w ogóle o branży IT, bo ja tu widzę tak różnorodne informacje, które do mnie spływają i one są bardzo przeciwstawne i polaryzują się, więc chętnie bym o IT pogadała, ale to może na jakąś kolejną kawę się spotkamy. Jak najbardziej, bardzo dziękuję chętnie. Dziękuję Ci bardzo, a Wam życzymy dobrego dnia, dobrego tygodnia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.